Chrystus rождается. Drodzy bracia i siostry, święto Bożego Narodzenia to czas radości, czas nadziei. Jest to święto, które przynosi nam wszystkim dobrą nowinę, ponieważ Bóg staje się człowiekiem, aby każdy z nas, każdy człowiek mógł wrócić do utraconego raju. Jest to czas, kiedy w naszych świątyniach i domach i wszędzie, gdzie tylko można, wychwalamy nowonarodzonego Chrystusa w hymnach liturgicznych, kolędach, poezji religijnej. W tym roku te święta mają bardzo specyficzny charakter ze względu na sytuację w kraju i na świecie związaną z epidemią koronawirusa. Nie będziemy mogli w grupach kolędniczych odwiedzać waszych domów. I dlatego właśnie w taki wirtualny sposób będziemy dzisiaj gośćmi w waszych domach, niosąc wam radosną nowinę o narodzonym Zbawicielu. Wystąpią chóry, które działają na terenie naszej parafii. Chór parafialny świętych apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach, chór dziecięcy działający przy tejże parafii, chór cerkwi świętej Marii Magdaleny w Słochach Annopolskich oraz chór dzwoneczki z Jedyneczki. Zaśpiewamy kolędy i tak jak umiemy, podzielimy się tą radością z powodu przyjścia na świat naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Cristo.
Na zakończenie naszego kolędowania niech mi będzie wolno złożyć wszystkim Wam, bracia i siostry, w imieniu chórów występujących, duchowieństwa oraz moim, życzenia zdrowych, radosnych, Bogiem błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Aby w te święta każdy odczuł Bożą miłość, aby każdy odczuł radość i otuchę, aby te święta przyniosły nam dużo nadziei. Chrystus przyjmuje ludzkie ciało, Bóg staje się człowiekiem po to, aby człowiek został zbawiony. I życzę, aby każdy z nas potrafił w drugim człowieku odnaleźć obraz Boży, aby w życiu naszym królowała miłość, życzliwość i wszystko to, co najlepsze. Aby nadchodzący nowy 2021 rok przyniósł nam wszystkim najlepsze doświadczenia. Abyśmy też byli zdolni dziękować Bogu za wszystko, co z woli Bożej nas spotykał, a wszystkich nas, bracia i siostry, zachował we wszystkim, co najlepsze, na długie lata, mnogaja leta.